do Hondurasu trafiłam, w ogóle nie nawet wcześniej nie wiedziałam, że Honduras istnieje. Myślę, że jak wiele Polaków. Trafiłam dlatego, ponieważ chciałam coś zmienić w swoim życiu i poznałam organizację, która wysyła wolontariuszy na misję. Nazywa się ta organizacja Domy Serca. Podjęłam decyzję, że chcę wyjechać z nimi na misję, nie wiedząc wtedy jeszcze, dokąd pojadę. I wtedy przeznaczono mi kraj Honduras, zapytano mnie o zgodę, ja powiedziałam, no dobra, gdzie to jest? Jaki jest Honduras? Czy naprawdę jest tak niebezpieczny? Myślę, że jeżeli ktoś lekceważy tamtejszą sytuację, może być niebezpieczny. Jeżeli ktoś uważa, że nic mu się nie stanie, że nie wiadomo co przeżył, to może być niebezpieczny. Jeżeli ktoś faktycznie słucha ludzi, bo ludzie wiedzą, ludzie chcą zawsze pomóc, tym bardziej turystom czy osobom z zagranicy i udzielają wielu wskazówek, tam chodź, tam nie chodź, zawsze trzeba chodzić w dwójkę, więc jeżeli ktoś się stosuje tylko do tych takich podstawowych zasad, to nie powinno mu się nic stać. Jaki jest Honduras, jacy są Honduranie i czego się pani od nich nauczyła? Na pewno się nauczyłam od nich, albo jeszcze wiele zostało do nauczenia się, ale serdeczności, takiego ciepłego przyjęcia, przytulania, ponieważ oni zawsze przytulają, są bardzo ciepłymi ludźmi, są bardzo pracowici. Myślę, że tego się jeszcze do końca nie nauczyłam, ale naprawdę serdeczności. Mimo, że nie mają wiele, często się zdarzało, że mieliśmy odwiedzić ludzi do domu, którzy mają dwa krzesła i starsza para, która ma 80 lat, chce stać cały czas, żebyśmy tylko mogli usiąść. Więc takiej gościnności, nie takiej polskiej, że mamy dużo i chcemy dać dużo, tylko mimo, że oni nie mają, chcą dać wszystko, co mają. A jaka była najdziwniejsza historia, którą pani przeżyła w Hondurasie przez te półtora roku? Akurat to była troszkę niebezpieczna sytuacja, ponieważ napadnięto na nas w autobusie. Chciano telefony, to się może zdarzyć wszędzie. Chciano telefony, my oczywiście tych telefonów nie mieliśmy, bo byliśmy wolontariuszami i też wiedzieliśmy, żeby cennych rzeczy przy sobie nie nosić, więc byliśmy przygotowani na taką sytuację. Ale chciano od nas pieniądze, ale w momencie, kiedy powiedziałam, że nie mamy telefonów i chciałam dać pieniądze, no to jeden z tych trzech... Bandytów. Chciałam uniknąć tego słowa, ale tak, bandytów. Zapytał, czemu nie macie pieniędzy, czemu nie macie telefonów? Ja powiedziałam, no bo jesteśmy wolontariuszami, akurat każdy z nas miał różaniec w ręku, bo my codziennie się modliliśmy różańcem, wtedy akurat w busie. I pokazałam mu różaniec, bo taka byłam spanikowana i on oddał mi wszystkie pieniądze i powiedział, nie bój się, nic wam się nie stanie. I faktycznie później przyszedł mnie drugi bandyta i chciał nam zabrać te pieniądze, jak wiedział, że mam plik pieniędzy w ręce, a ten drugim powiedział, nie dotyka ich, oni są od Boga. Efektem tego półtorarocznego pobytu w Hondurasie jest książka. Tak, książka. Jaki jest jej tytuł? Gdzie można ją kupić? Książka Honduras, niegasnąca nadzieja. To jest tytuł książki. Można ją dostać w każdej takiej sieciówce, w Empikach, Bonito, jest dostępna online.